Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego, 17, przedostatniego odcinka z serii Know Your Type. W poprzednim odcinku, w odcinku 16, wybieraliście jaki typ ma się pojawić w tym filmiku i drogą waszego głosowania spośród dwóch typów wybraliście typ bug, jak pewnie zauważyliście na ekranie. Jeśli chodzi o głosowanie na następny typ z tej serii, to nie będzie on raczej konieczny, ponieważ został tylko typ normal i on pojawi się w przyszłym tygodniu. Także nie zapomnijcie zostawić podniesionej łapki pod tym filmikiem, ponieważ daje mi to dalszą motywację do działania i pokazuje, że ta seria wam się podobała i podoba, bo jeszcze się nie skończyła. Jeżeli chodzi o przyszłość tej serii, możliwe, że podejmę jeszcze się jakichś innych wyzwań, które tutaj na tym serwisie Sporcle są dostępne, ale to wszystko się okaże w niedalekiej przyszłości. Także wydaje mi się, że to jest część rzeczy, którą chciałem powiedzieć. Jeżeli chcielibyście rozwiązać ten quiz razem ze mną, to oczywiście możecie, link jest do opisie, link jest w opisie pod spodem, wystarczy kliknąć w pokaż opis, czy tam rozwiń opis, nie wiem jak to dokładnie wygląda, i kliknąć w link, który was odeślę do tego quizu. Także to jest jedna z tych rzeczy, które miałem powiedzieć. Jeżeli nie widzieliście również poprzednich odcinków z tej serii, to bardzo gorąco was zachęcam, żebyście to zrobili. One są na moim kanale, playlista jest również tutaj w opisie pod spodem. Bardzo gorąco was do tego zachęcam. I czy jest coś jeszcze, co miałem tutaj powiedzieć? Wydaje mi się, że nie. Jeszcze jedna informacja dla was, że ja tutaj rozwiązując te quizy korzystam tylko i wyłącznie ze swojej wiedzy, czyli z tego, co siedzi tu w mojej głowie. Nie korzystam z żadnych podpowiedzi, z żadnych ściągawek, niczego tutaj nie mam porozwieszanego, poprzyklejanego. Tak, to jest właśnie to, więc chcę sprawdzić swoją wiedzę, a jeżeli wy chcecie sprawdzić swoją wiedzę, to po tym jak omówię ten quiz, pauzujecie. Po tym jak omówię, jak ten quiz wygląda, nie po tym jak go rozwiążę, pauzujecie ten odcinek, sami rozwiązujecie i dajecie mi w komentarzach znać, jak wam poszło. Także nie pozostaje mi nic innego, jak teraz przejść do omówienia tego quizu. 66 Pokémonów, czas 8 minut, to nie jest wcale tak źle, jakby się mogło wydawać, więc wydaje mi się, że powinienem tutaj z wszystkim się wyrobić, ale oczywiście również wiecie, że typy bug są moją piętą achillesową, i to taką bardzo piętą achillesową, i to nawet nie chodzi o czas, tylko po prostu, że ich nie kojarzę. Jak mogliście się zorientować, jeżeli oglądaliście poprzednie odcinki, zawsze miałem z tymi Pokemonami problem. Ale dobrze, 66 Pokemonów, 8 minut, wypauzujecie, rozwiązujecie, dajecie znać w komentarzach, jak wam poszło, a ja tymczasem naciskam przycisk play i przechodzimy do rozgrywki. Także teraz play i zobaczmy, jakie tutaj Pokémony się pojawiły. Czas ruszył, także standardowo pierwsza generacja. Caterpie, Metapod, ale wypadałoby jeszcze wpisać Metapod, Butterfree, pewnie przez 2T, Butterfree, ok, później jest Weedle, Kakuna i Beedrill. Następnie mamy Buggrass z pierwszej generacji. Ok, będę pisał to, co wiem. Venomot, Paras, to jest ten Buggrass pierwszej generacji. Parasect, Parasect, Venomot, Venonat, Skyter, i Scyzor. Piszemy już tu już jego ewolucję, dodaną w drugiej generacji. Później mamy Flying with Mega Evolution, to jest Pinsir. Dalej Bug Flying z drugiej generacji, to jest Lediba, Ledian, Ariados, Spinarak, Janma, Pańko. I od razu wklepiemy ewolucję Pańko, która została, no, która tutaj jest właściwie, i to jest Fortress. Fortress. To zostawimy, przejdziemy teraz dalej, żeby nie marnować czasu. Bug z kolejnej generacji, to znaczy z tej generacji dalej, z drugiej generacji. Shuckle. Ok, Bug Fighting What? Backfighting nie kojarzę, szczerze mówiąc. Pas. Bo to jest jeszcze druga generacja, tak to jest na pewno jeszcze druga generacja. Przechodzimy do generacji trzeciej, Volbeat. Illumise i tutaj jeszcze Wurmple. Wurmple, Silcoon, Cascoon i ewolucja Silcoona to była Beautyfly, a ewolucja Cascoona to był Dustox. Ok, to jest trzecia generacja i do tego momentu kojarzę Pokémony. Surskit, Masquerain, o którym zapomniałem w poprzednim odcinku Know Your Type, albo któryś tam poprzednim, Flying Know Your Type w każdym razie. Background z trzeciej generacji. Nincada, Ninjask i ukryta ewolucja, znaczy no nie taka ukryta, ale w każdym razie nowo dodany sposób ewolucji tam został przez tego Pokemona i to jest Shedinja. Ok, teraz Bagrock, to są skamieliny, czyli to jest Armaldo i Anorit. Ok, i lecimy teraz dalej, przechodzimy do generacji czwartej, to będzie Cricketot, Burmy, Wormadam i Motim jest jeszcze ewolucją Wormadama, bodajże żeńskiego albo męskiego, chyba żeńskiego jednak. Dobrze, później Kombi, Vespiquen. Ok, przez jedno S się to pisze. I później mamy Bug Poison i Bug Fly. Bug Poison na razie pas, Bug Fly pas. Tutaj będzie Livani, Swadloon i Scyzor. Ok, to jest jedna. Później Venipede, Scolipede i Whirlipede. Dobrze, czyli mamy tutaj kolejne typy Poison. Tutaj Bagrock kolejny to jest Dwebble. To kojarzę z poprzedniego odcinka z Know Your Type Rock. Dwebble i Crustle. To jest nazwa tego Pokemona. Później czysty typ Bug, jeszcze jeden. I później Bug Steel, to jest Genesect. Ale to dalej. To w takim razie to jest Accelgor. Gdzieś pomiędzy. Accelgor, Karrablast, Escavalier. Tutaj też ciekawy sposób ewolucji tutaj był. I Shelmet. Ponieważ żeby te Pokémony ewoluowały, trzeba je było wymienić ze swoimi odpowiednikami, czyli Karrablast wymieniony z Escavalierem ewoluował, Karrablast wymieniony z Shelmetem ewoluował w Escavaliera i Shelmet wymieniony z Karrablastem ewoluował w Accelgora. Dobra, lecimy dalej. Bug Electric, Galvantula i Joltik. Jeden z moich ulubionych Pokemonów typu Bug. Genesect już był. To jest jeszcze jeden Bug Steel tutaj. Gdzieś się... Durant. O nim zapomniałem przy Know Your Type Steel. W pierwszym odcinku z tej serii. Bugfire to jest oczywiście Larvesta. Volcarona. I później mamy... Spiupa, Scatterbuga i Vivian. Czyli wcale nie poszło mi tak źle, zostały mi dwa Pokémon do odgadnięcia z czwartej generacji, to są typ Bug Poison i Bug Flying. Mogę mieć ciężko. Motim, Vespiquen, ok, tutaj jest wszystko dodane. Także teraz co tam się jeszcze takiego robaczego pojawiało w tej generacji drugiej? Czy to jest linia ewolucyjna, czy to nie jest linia ewolucyjna, nie wiem właśnie w tym momencie. I mam tutaj z tym spory problem teraz, bo to jest 4. generacja i badałoby sobie coś jednak przypomnieć z tego. Backflank, 4. generacja. Ja 4. generacją nie jestem niestety ograny, dlatego to jest też problem. Vespiquen. Okej. Ciężko. Na nic chyba nie wpadnę właśnie. Aha, i brakuje mi tutaj jeszcze backfighting z 2. generacji. Ale niestety nie. Fortress. Zapomniałem o Herakrosie. Okej. Tego nie powinienem był zrobić. Skorupi. I nie wpisałem ewolucji Janmy. Okej, dobra. No tutaj jest kilka błędów, fakt faktem, kilka błędów, które były moją winą. Zapomniałem wpisać ewolucję Janmy, która została dodana w 4. generacji. Nawet nie wiem, czy o niej przypadkiem nie mówiłem w międzyczasie. Nie wiem, co się stało, że jej nie wpisałem. Jeżeli nie mówiłem, to wszystko jasne. W każdym razie ewolucja Janmy dodana w 4. generacji. O Herakrosie zapomniałem. A chwilę jeszcze wcześniej pamiętam, że jak wpisywałem Pinsira, jak była dodane Flying with Mega Evolution, to pomyślałem o Herakrosie, ale o nim zapomniałem. No i o Skorpi mi po prostu wypadł z głowy. No także 93% na 75% to i tak nie jest zły wynik w tym przypadku. Co mam powiedzieć? O czym szło zapomnieć? Szło na pewno zapomnieć o Genesekcie, szło zapomnieć o Durancie, ale ja pamiętałem ze względu na Know Your Type Steel, a tak poza tym, no to możliwe, że jeszcze Ninjask, Nincada, Shedinja, ta linia ewolucyjna. I co jeszcze? No wydaje mi się, że to tyle. I Shuckle jeszcze mógł być ciężki do zapomnienia, jeżeli nie graliście w gry 2. generacji, bo tam on się po raz pierwszy pojawiał i był takim... No, Pokémonem, którego trudno było nie zapamiętać, bo się go dostawało w rozgrywce. Także tyle. Wydaje mi się, że to by było na wszystko w tym odcinku Know Your Type. 62 na 66 Pokémony, z czego Fortress się wpisze przez 2R i 2S. O tym należy zapamiętać. A pozostałe Pokémon, no to jakoś tak mi wypadło z głowy. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, zostawcie podniesioną łapkę pod spodem. Odwiedźcie mnie na Facebooku, subskrybujcie mnie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!